dzieci przychodzą przerażone, przestraszone, niedożywione, zaniedbane. No nie ma się co czarować, no, te dzieci nie biorą się u nas bez powodu. Te dzieci lgną do obcych osób, gdzie w normalnych rodzinach dzieci się tak nie zachowują. A im wystarczy gdzieś jakiś spokojny kącik, szybko się przyzwyczajają, gdzie poczują taką pewną stabilizację w domu, to się okazuje, że te dzieci się świetnie asymilują i po chwili już te wszystkie czynności, takie funkcje przejmują. No i pozostaje nam później kontrola lekarska, leczenie tych dzieci, zajmowanie się i uzupełnianie deficytu. Chłopiec, latek, 6 kilo wagi, taki, można powiedzieć, współczesny Tarzan z miasta, z dużego miasta, z Krakowa. Dziecko zaniedbane, brudne, z niedowagą, z niedożywieniem, z różnymi stanami zapalnymi. No, wyglądało to bardzo nieciekawie i na pewno wiele osób by nawet nie pomyślało, że dzieci tak potrafią być zaniedbane przez rodziców biologicznych. No, skończyło się to też happy endem, dlatego chłopca trafił do rodziny wspaniałej, kochającej, odwiedza nas. Ten nas akurat odwiedza, mamy z nim kontakt, traktuje nas jako dziadków. Rodzice nas poprosili, żebyśmy grali, odgrywali rolę dziadków. No i niestety nie musimy odgrywać, bo tak się dzieje, przyjeżdżają, traktujemy się jak rodzina. Na początku swojej pracy tu z żoną, żeśmy usłyszeli coś takiego, że my nieraz musimy chronić te dzieci przed własnymi rodzicami. To jest prawda i bardzo mi to utkwiło w pamięci. Na początku byłem bardzo zbulwersowany, bo w moim wyobrażeniu wydawało się, że rodzic to jest ta najwłaściwsza. Rodzice są najwłaściwsza ta komórka, która powinna wychowywać i obcy ludzie nie powinni wychowywać dzieci innych rodziców. No niestety to tak nie jest do końca. Jak dziecko coś zaczyna robić samodzielnie, czego nie robiło, no nie wiem, może pierwsze kroki jak stawia, może jakieś posiłki zjedzone fajnie, że zaczyna normalnie jeść, że nam się rozwija, że jest zdrowe, że się uśmiecha, no to daje radość, no to jest nasza radość z tego, że czujemy się po prostu jakby wtedy potrzebni i to nas dowartościowuje i motywuje do pracy, że jednak ta praca nie idzie na marne, że coś jesteśmy w stanie zrobić dla tych dzieci. To jest Emilek, jest z nami od stycznia tego roku. Zabraliśmy go z Łodzi, z Fundacji Gajusz, gdzie przebywał w hospicjum, bo jest poważnie chory, a został zostawiony przez rodziców po porodzie w szpitalu, więc tam przebywał przez 7 miesięcy. Później szpital szukał miejsca, gdzie można byłoby go przekazać, ale to nie jest łatwe, żeby dziecko, które jest tak sprzężone zdrowotnie, jakakolwiek placówka zabrała, bo my jesteśmy żywieni pozajelitowo, mamy 16 godzin pompy, do tego dochodzi cała obsługa medyczna, która wymaga sterylnych warunków. Oprócz tego są inhalacje związane z drugą chorobą, którą jest mukowiscydoza. W związku z tym no, to jest ogrom pracy i jednej osoby, która tak naprawdę musi być wyszkolona, więc żadna inna placówka nie chciała się podjąć jakby opieki nad tym dzieckiem. Mieliśmy długą przygodę medyczną, bo Emil prawie umierał na moich rękach. Tak, Emil się cieszy, wrócił mąż z bratem. Emil wtedy był na OIOM-ie, walczył o życie. Z OIOM-u zostaliśmy od razu przewiezieni do Krakowa, do szpitala, do profesora Spodaryka, który nas teraz prowadzi żywieniowo. I potem było znowu 3 tygodnie szpitala w Krakowie, żeby się nauczyć, tak, obsługi całej drogi centralnej,
ścieżki żywienia, jak go podłączać, jak go odłączać, jak przygotowywać tą mieszankę. Pamiętam ten moment w Łodzi w szpitalu, gdzie siedziałam w ciemnym korytarzu, na fioletowo pomalowanym, Emil był na bloku i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy on wyjdzie. I jedno, co mi przeszło wtedy przez myśl, to, że zaznał chociaż trochę przez tę chwilę, gdy byliśmy razem, takiej miłości, tak? Takiej bliskości. Ale też miałam takie poczucie, Panie Boże, mamy szansę na to, żeby dać mu dom i tak, to dlaczego teraz miałoby się to skończyć? Mamy tych zabiegów medycznych mnóstwo. Ja jestem tylko człowiekiem, też choruję, a mimo tego, że jestem chora, leje mi się z nosa i ledwo żyję, ja muszę wstać, muszę założyć maskę i iść zrobić wszystko, czego on wymaga. Cieszymy się każdym dniem, bo tak jak mówię, każde zakażenie to jest sepsa, a sepsa, no on przeszedł w kilka. Więc nie wiemy, jak się kolejna skończy. Teraz jakoś nie wyobrażamy sobie w ogóle domu bez niego. To już jest część nas. Zresztą każdy jak dzwoni, to jest tam, co u was, ale przede wszystkim co u Emila. Na przykład jest decyzja o przekazaniu dziecka do rodziny adopcyjnej. To jest taka zmieszana radość. A zarazem smutek. Smutek z tego, że musimy się z bliską osobą, którą jest u nas jakiś okres czasu, musimy się rozstać. A radość z tego, że zaczyna się nowe życie, jest na nowej drodze i ma nowe perspektywy. Rodzina zastępcza jest to tymczasowa forma opieki nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą być pod opieką rodziców biologicznych przez określony czas. Wśród nich są to rodziny spokrewnione, niezawodowe, a także zawodowe formy opieki zastępczej, takie jak rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka, czy rodziny specjalistyczne, które zajmują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mamą zastępczą być bardzo fajnie, aczkolwiek jest oczywiście czasami trudno. Są i blaski, i cienie tego bycia mamą, ciocią. Właściwie tak naprawdę dla tych dzieci jestem bardziej ciocią, bo uważam, że mamy mają albo swoje biologiczne, albo będą mieć mamy adopcyjne. Natomiast my mówimy, że jesteśmy ciocią i wujkiem. Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna albo małżeństwo spełniające określone warunki formalne, które są wymienione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Także przede wszystkim lubić pracę z dziećmi, wykazywać się wiedzą na temat ich rozwoju, być empatycznym, odpornym na stres. Rodziny zastępcze podlegają stałej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przez co mogą w każdej chwili liczyć na wsparcie koordynatora rodziny pieczy zastępczej, a także psychologa naszego ośrodka w zakresie bieżących spraw, czy także zapewnienia jakiejś specjalistycznej pomocy, jeżeli dzieci tego wymagają. Decyzja dojrzewała we mnie i w mężu bardzo długo, przez długi okres czasu. Uważamy, że dzieci są najmniej winne temu całej sytuacji, bo nieważne, czy jest sytuacja z rodzicami biologicznymi taka, że no nie mogą być z nimi, czy też jest sytuacja taka, że po prostu są pozostawione w szpitalu, ale dajemy im na tyle miłości i rodziny i część siebie, żeby po prostu czuły się u nas jak w rodzinie. Żeby zostać rodziną zastępczą, trzeba przede wszystkim mieć dużo cierpliwości.
Duże serce, bo to na pewno. Mieć dużo empatii też do całości, bo to rodziną zastępczą się jest przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Takim najpiękniejszym dniem w tej pracy jest pierwszy uśmiech małego noworodka, który przyjdzie do nas i tak widać, że się już zadomowi i jest po prostu szczęśliwy. To jest najpiękniejsze. Wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, zapraszamy do zgłoszenia się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, do siedziby naszego zespołu przy ulicy Piłsudskiego 29, gdzie szczegółowo odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące formy takiej pracy, a także spełniania wymagań procesu kwalifikacji. Od kilku lat zbieramy paczki żywnościowe przeznaczone dla Polaków, szczególnie tego starszego pokolenia już odchodzącego, byłych żołnierzy, którzy pozostali po przesunięciu granic w 1945 roku po drugiej stronie. Te kontakty pozwoliły nam na poznanie również osób młodszego pokolenia, więc nie tylko chodziło o babcie, dziadków, ale w pewnym momencie okazało się, że również dzieci i wnukowie. Stąd gimnazjum w Podbrodziu Litewskim. Pojechaliśmy tutaj ze studentami kilka lat temu, zawieźliśmy im pierwsze dary. Zrodziła się taka chęć pomocy najmłodszemu pokoleniu, właśnie naszych kresowych bohaterów. Bohaterów, bo mieszkają tam, szczegą polskiej kultury i tożsamości narodowej, aby na co dzień też właśnie z uśmiechem chodzili do szkoły. Rodzice nie zawsze mogą pozwolić sobie na zakup tornistrów, innego rodzaju przyborów, dlatego ta pomoc uważamy, że będzie bardzo potrzebna. Głównym celem tej akcji jest zbiórka darów, właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, kredek i innych artykułów piśmienniczych, papierniczych dla uczniów, młodzieży szkolnej z Kresów Wschodnich, młodzieży szkolnej polskiego pochodzenia. Byłam w tym roku na Ukrainie. Tam faktycznie jest bieda. To nie jest tak, że u nas się mówi, że w kraju jest źle. Tam naprawdę jest źle. Mieliśmy do rozwierzenia 250 paczek. Odwiedziliśmy wtedy 7 wsi. Przywieźliśmy paczki jednemu z proboszczy i on nas poprosił, żebyśmy jak najszybciej wnieśli te paczki. Właśnie to było już tak wieczorem. My się zastanawialiśmy, czy może to wnieść rano. On mówi, nie, że wolałby teraz wieczorem. No i mnie to tak zaintrygowało i pytam, no ale w zasadzie dlaczego? No i ten ksiądz nam powiedział, że bo z tych paczek, które on dostaje, on tak w sensie je rozmnaża. Otwiera te paczki, dokupuje tam jeszcze takie no, poważniejsze towary, typu właśnie olej, jakiś cukier. I robi z tych kilku paczek, robi jeszcze więcej paczek. To dla mnie było bardzo wstrząsające, że dla nas to są takie artykuły no w zasadzie nieistotne. Każdy ma tam olej, cukier, a tam to jest potrzebne. Wysiłek tamtejszych nauczycieli jest olbrzymi. To oni często przygotowują sami pomoce naukowe, oni zbierają pomoce, oni pozyskują środki, no ale wiadomo, nie wszystko da się. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich tych potrzeb. Tam potrzeby są olbrzymie. Taka pani Zosia nas wtedy przyjęła, Polka, bardzo nas ugościła, wtedy tam poczęstowała takimi regionalnymi przysmakami. No tak widziała, że właśnie my tutaj studentki jesteśmy, tak chciała coś właśnie z nami porozmawiać, bo mówi, że ma córkę, która teraz będzie szła na studia i tutaj do Polski. No i
widać było, jak ona bardzo się o nią troszczy i chciała się jak najwięcej dowiedzieć właśnie, jak to u nas ta edukacja wygląda, że dla niej to będzie lepsza przyszłość i że w ogóle, że będzie mogła wrócić do Polski i jakby zobaczyć to, o czym tylko ta pani Zosia, jej babcia właśnie, opowiadała. Odwiedzając Polaków na Kresach i widząc, jak oni żyją, co oni robią, aby polskość tam była zachowana, czasami można rzeczywiście wyjechać z takim poczuciem, że coś w moim życiu jest nie tak, że tu na miejscu w Polsce coś dzieje się niewłaściwie, bo tam polskość jest bardziej obecna, tam polskość jest widoczna, jest słyszalna. Wolą mieszkać tam w polskich centrach kultury, w polskich szkołach wychowywać kolejne pokolenia. Gdybyśmy zapomnieli o tych miejscach i o nich, to dzisiaj jadąc do Lwowa, do Wilna, nie widzielibyśmy w ogóle polskości, a ta polskość na co dzień jest tam obecna. Są kwestie remontów, rozbudowy, no na to tutaj nie mamy wpływu, ale są też takie potrzeby, które możemy, czyli na przykład pomoce naukowe, książki, lektury polskojęzyczne. Ten nasz wkład jest symboliczny. Tak naprawdę, tego trzeba byłoby o dużo, dużo więcej. I to pokazuje również właśnie tamtym Polakom żyjącym poza granicami Rzeczpospolitej o pamięci nas tutaj. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak ta pamięć jest dla nich ważna. Czasami ważniejsza niż ta kredka, zeszyt czy książka. Pamięć, że my pamiętamy, że nasi studenci pamiętają o nich i że traktujemy ich jako swoich. W ostatnich miesiącach i tygodniach Kościół katolicki w wielu krajach, również w Polsce, znalazł się pod pręgierzem surowej krytyki, potęgowanej i nagłośnianej w środkach społecznego przekazu. Przedmiotem krytyki stały się słabości, błędy, grzechy ludzi Kościoła, zwłaszcza księży, zakonników, biskupów. Nie lekceważąc tej krytyki, czasem słusznej i potrzebnej, często niesprawiedliwej, chyba wszyscy, nieco znużeni, odczuwamy potrzebę zatrzymania się refleksji, wejścia w głąb, dotarcia do istoty rzeczy, aby podjąć proces wewnętrznego nawrócenia, prowadzący do uzdrowienia głębi naszego serca i życia prawdziwie chrześcijańskiego. Taki jest sens Wielkiego Postu. Taką ma wymowę obrzęd posypania dzisiaj naszych głów popiołem. Chrystus chce nam pomóc w procesie nawrócenia, oczyszczenia, uzdrowienia naszych relacji z bliźnimi, z Bogiem i z nami samymi. W stanie. Amen.